Tak jak powiedziałem, wodne poki to są zarąbiste tanki. Przyjmować na klatę obrażenia. Tak, tędy. O. Cholera jasna. Gdzie repel? Nie zadzierajcie ze mną, bo ja już dzisiaj jestem w żałobie. Tak, jeszcze de gówno. Nie zapominajmy o tym. W sumie może pomijam też trenerów teraz. Aż pierdolę to. I don't wanna. Nie stój. Kurwa! Zamknijcie ryje. To będzie kolejna śmierć, coś mi się wydaje. Stinix i Gallade. Na tobie. Mam nadzieję, że ten Stinix nie użyje czegoś debilnego. O, zajebiście, teraz nas Earthquake'iem zaatakuje, czy czym. I wasz Helping Hand zwiększa atak. Dziękuję, że wyszło tak, jak wyszło. Okej, w ten sposób zrobimy. Jedyne co teraz mogę robić, to patrzeć, nie? Powinno dobrze pójść. A nie. Ojejej! Masz, kurde, ciebie sparaliżuje. Ta jest. Reksiu, żryj to. Pewnie, kurde. No, całe szczęście, to nam ułatwi zadanie. Zgadnij co, bitch. Nie, stój, nie to. To. Mój Reksio lubi gryźć ogromne węsze metalowe. Nie, Reksiu. Tylko pomachał ogonkiem. Do widzenia. Trzeba było mnie denerwować? Trzeba było? Teraz macie za swoje. Ja pierdzielę, ten mój komentarz na razie to jest trochę że tak sam powiem, ale powinniście mnie zrozumieć. No kurwa! Shikamaru, wypierdalaj! Kogo mam? A, Afro, dobra, może być. Wiesz, nie, pewnie jakimś lodowym gównem go zabiję. Więc może zmienię. Nie, nie zrobiłby tego, ale hej. Nigdy nie wiadomo. Co jest lepsze, wielki mamut czy wielki żółw? O kurde. Takedown byłby lepszy, przynajmniej byś mi tury oszczędził. Do widzenia. Cios krytyczny wtedy, kiedy go nie potrzebowałem. That's beautiful. Tak, trzeba Adultoisa uzdrowić. Chodź tu, kurde. Pij mleko, będziesz żygał daleko. Będziesz miał mocne kości. Chyba, że nie tolerujesz laktozy. O, zgadnijcie, kto by mógł rozwalić te kamienie.
Ach. Walić, nikomu nie będę dawał tego Rock Smasha. Nie obchodzi mnie to. Pewnie coś bardzo dobrego było, a ja tego nie wziąłem. Ta fizyka nie jest tylko na pokazówę. Shoryuken! Powinno być ok. Silver Wind. No i? Ja pierdolę! Ubij go, błagam! Oczywiście, że nie ubijesz, no to... Tego się nie spodziewasz. Atak i obrona? No ta. Specjalna oczywiście. Ale to nic, uff. Ale kazamy są niebezpieczne. Jak węże rzeczne. Ja pierdzielę, myślałem, że stracimy afro. Jak widziałem, jak te HP zaczęło mu spadać. Myślałem sobie, o nie, tylko nie to. Tylko nie znów. Nie, zaraz, to nam się przyda. Ty mały zjebie. Nie, chciałem was wszystkich unikać. Driflim. Ty masz Destiny Bond, czyż nie? Ta, Adult Toys. Teraz patrzę na każde kurde duchowe typy. O, 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 o! Czemu baton pas? My bitch, please. Ta, niech będzie. W ogóle to baton pas to jest dobry ruch, bo jak się zmienia poka na jakiegoś innego, tak ma się jakieś buffy, czy tam nawet i debuffy, to one zostają przekazane dla następnego. No, fajna sprawa. Jak używasz buffów i debuffów. W normalnej grze raczej nie są zbytnio potrzebne. Starczą dobre fizyczne ataki, czy tam specjalne i to wszystko. Dobra, ciebie trzeba zmienić. Poprzednia strategia, mam nadzieję, że zadziała. Driflim ma Aftermath. Trzeba uważać na to, bo to powoduje, że jak się go ubije, to jeszcze trochę nasz pok HP dostanie w piernicz. Jeżeli to, co powiedziałem, ma jakikolwiek sens, normalnie tak. Dobra, następna tura zostaniesz ubity. Dziękuję. Żadnych Destiny Bond, już nie. I beg of you. Please, bitch, please. Nie chcę już tego widzieć na oczy. Full... O, dobra. Nie żałuję, że się zatrzymałem tutaj. Let's use this shit. Ta, kurde, marnuję, ale... Walić, mnóstwo mam pieniędzy, dokupię sobie potem tego wszystkiego. Wolę mieć poki z pełnym HP. To mnie nauczyło Shin Megami Tensei i... Tym bardziej jak jesteś w Nuzlocku, to tym bardziej trzeba się do tego stosować. Ćwir, ćwir! Mam afro, tak? Okej, okay, czyli... ten robalowy atak wystarczy. Wiatr. Lubię wiatr. Ty nie. Double Edge? Serio? Dobra, masz. Kamieniami. Nie, na serio, no.
Oczywiście nic się nie dobiło, nie? Która godzina? Zaraz pierwsza dochodzi. Kurde, mam nadzieję, że dojdę do nowego miasta i będę już kończył, bo... Teraz jestem w żałobie, to mój komentarz na tym tylko ucierpi. Myślisz, że ci to coś da? No proszę cię. Le, tyle ci powiem. Mam nadzieję, że chociaż nieco ponad 2 godziny wyjdą, że nagrywam. Chociaż może... Jeszcze jakiś... 15 minut mam nadzieję, że posiedzę. Zaraz, nie. Chciałem zmienić. Hell yeah! O, no właśnie, Reksiu zaraz level dostanie, zapomniałem o tym kompletnie. Ty teraz będziesz, kurde, zmieniał pogodę za każdym razem. Wkurwiasz mnie. Ale to nic, w łeb i tak dostaniesz. Okej, to mi ułatwi zadanie. Castforms się, nie lubię go. Szczególnie teraz. Dziękuję za level. Chyba już niczego nowego się nie nauczysz, nie, Reksiu, ale to nic, zawsze są temy. Wierzę w ciebie. Nie gap się. Jest, udało się, uch. Tak więc no, pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić. Gdzie jest POC Center? Gdzieś tutaj powinno być. O mój Jezu! Nie obchodzi mnie to! Daj mi wyleczyć ich wszystkich. Ja pierdolę. Stara baba się przypierdoli. Mimo tego, że masz ważniejsze rzeczy do roboty. Okej. W sumie Firo może jeszcze być w naszej drużynie. Tak mi się wydaje. Moment, moment. Czy tu będzie jakiś raut, w którym jeszcze nie byłem? 211? Chyba byłem, mi się wydaje. Tak, Polirasa tutaj złapałem. Czyli no... Okej, chyba rozumiem. Dobra, więc normalnie powinniśmy jeszcze pójść tak o... Tutaj. Tam jakieś debilstwa będą się dziać. Tak czy owak, później będziemy mogli pójść tędy. I tutaj będzie liga. A to się nie liczy, to jest do postgame'a. Więc no, Battle Frontier, fajna sprawa, ale nie będę się zajmował tym w tej serii. Ta. A, jeszcze tutaj mamy przecież. Kanala Lave City. Tu możemy się dostać, jak dostaniemy surf. Czy mam surf? Chyba nie, chyba nawet nie jeszcze. Nie mam. Dobra, nasza. Jeszcze tutaj te główienko muszę zdobyć. Normalnie tu chyba jakiś plate powinien być. Starpiece, okej. Okay. Przy okazji posprzedaję niepotrzebne gówno. Bo mogę. Czy jest tutaj w ogóle sklep? Ciężko powiedzieć, bo... Nie ma sklepu. No chyba sobie jaja robicie. Najbliższe miasto! I sklepu nie ma, no. Dobra, idziemy tutaj. Leć, Firoje, który tak naprawdę nie istnieje. Tutaj, o, git. No, to się nazywa, kurde, XXI wiek. Sprzedaj. Starpiece razy 2. Okej. Dobra, wszystko jest w najlepszym porządku. Idziemy teraz
Ta, tutaj, to tutaj było. Uff, już się przestraszyłem. Ciągle patrzę na te rauty, nie wiem dlaczego. Ale dobra, coś mi się wydaje, że będziemy tutaj się napierniczać z jakimś bossem. Te miasto jest nic nieznaczące, nie ma tutaj nic ciekawego. Nie musi istnieć, więc wysadzę je galaktyczną bombą. Pewnie coś ci, dla ciebie nie jest potrzebne, to wysadź, debilu. Chuj tam, że ludzie tu mieszkają. Jeżeli spróbujesz mi przeszkodzić, to rozpierdolę cię walką. Ta, zamknij ryj. Dostaniesz wpiernicz i sam się zamkniesz. Wyglądasz jak cipa. O! Empoleon. Lubię go. Fajny pingwin. Jak kiedykolwiek w tym nuzloku Empoleona złapię albo jego poprzednie ewolucje, to nazwę je szeregowy. Albo nie wiem. Serio? No tak, on jest metalowy po części, cholera jasna. Co może go ubić? Ogień nie, psychika nie. Elektryczność. I co? Ktoś zamawiał chicken nuggetsy? Smażone pierunami? Serio? Nie masz lepszych ruchów? No tym furory nie zrobisz niestety, mój drogi. W przeciwieństwie do mnie. Thunderboltem. Kurde, szkoda, Empoleon jest fajny. Ulubiony starter w tej generacji. O, poczwórne obrażenia, bo jesteś chyba też latający. Tak to jest, jak się ma niezbalansowaną drużynę. Albo się gra w nuzloka i nie ma się farta. Ja pierdzielę, ten adulto i sto wali tymi levelami. Nie mogę cię znieść, nie mogę tu nic zrobić. Te miejsce to nic. Z chęcią się go pozbędę. Spieprzaj. O, byłeś cudowny, nie jest jakiś ciebie fajny trener. Jako starzec z Celestic Towna daję ci moje podziękowanie. I chyba surfa mi dasz. O, ten Old Charm, czy mogę to zobaczyć? Co to jest? Mówisz, że Cynthia ci go dała, żebyś mi go dostarczył? Ta Cynthia jest moją wnuczką. Ale nie ma takich starych włosów jak ty. Ma blond i ma kocie uszy. Ten Old Charm jest coś, co zostało zrobione w tym mieście dawno, dawno temu. Zostały tak uhonorowane te mityczne poki Szczyno. Tak, rozejrzyjmy się po ruinach. Skąd ja znam tych małych skurczybyków? Mysterious design i tak dalej, trzy dziwne rzeczy. Formują trójkącik i coś między nimi. O co z tym wszystkim chodzi? No komuś się nudziło. Graffiti namalował na ścianie. Ten cave painting oznacza, że wygląda na to, że to jest ten cały cave painting. Trzy byty, które istniały kiedyś. Byty tak potężne, że były kiedyś uważane za bogów. To były trzy Pokémony, w których z mocą taką jaką inni czy coś takiego. Tak czy owak, no, mocy zbyt dużej nie mają, bo mało kto ich używa w kompetytywnych walkach. No może tam jednego z tych trzech, ale nie pamiętam. Tak, i trzymały balans ich bytem i formowali piramidę. Jest legenda, że jest pewna legenda, która jest wciąż opowiadana w Celestic Townie. Znaki zapytania! Chciałbym wiedzieć nieco więcej o tej legendzie. Kim możesz być? Oh my god, masz niebieskie włosy! Jestem Cyrus. Chcę zakończyć te bezużyteczne. Tą bezużyteczną wrogość.
szukam mocy, by stworzyć idealny świat. No oczywiście to jest coś, co możesz mówić randomowym ludziom. Właśnie temu chcę, żebyś odpowiedziała. Dzisiejszy świat nie może się zmienić, ponieważ te trzy Pokémony zachowują ich balans. Czy to właśnie mówisz? Nie wiedziałabym. Wiem, że świat jest zbalansowany. Jestem całkiem usatysfakcjonowana tym, że świat jest taki, jaki jest. Nie jestem zainteresowana twoim pytaniem. Ignorantka, czyż nie? Co to za bezużyteczne zachowanie? Tata, zamknij gębę, zmienię świat, bo jestem... Nie mam nic, kurde, innego do roboty. Nowy świat, nowa legenda nowego świata będzie miała miejsce, czy się mylę? Jeżeli tak myślisz, wyzwij mnie. Ta! Znam cię, trenerze, spotkaliśmy się w Mount Coronet. Więc chcesz chronić ten niekompletny świat? Jako boss team debilaktików pokażę ci błąd twoich dróg. Przynajmniej nutę ma fajną. Weightlifter Joe. No, przynajmniej to nie jest Wubuffet. Wiesz co? Taktyką cię rozwalę. Oczywiście nie, a jak będziesz chybiał, Afro. Dziękuję. Chybiała raczej. Jesteś samicą. O. To będzie kłopotliwe. Ancient Power. Pi. Dobra, zaryzykuję, mimo tego, że raczej nie powinienem. Really? Lepiej nie będę ryzykował. Wiem, że Quillfish to gówno, ale... No. W sumie sam może się dobije z czasem. O, dziękuję. To nam jeszcze bardziej pomoże. Widzisz te wąsy? Są sexy. Jesteś godzien, by na nie patrzeć, więc musisz umrzeć. Slam! O! To jest dobry atak. Ale... Silver Wind i Ancient Power w sumie. Oooo, ja to mam dylemat. Walić, slam często pudłuje. Claydol. Ty możesz wybuchać. Adultois, rozwal to gówno. Co to robi? Zmniejszył atak z ten. Nie zmniejszył, tylko zamienił. O, fuck. Co ja robię? Ale... Aqua Tail. Jest! Alright! O! W sumie cieszę się, że masz Type Losiona, ale... No, fajny pok, ale niestety muszę go zabić. That's life. Fajnie wygląda z tym ogniem wokół jego szyi. Stylowo. Ten Sandstorm wcale nam nie pomaga. Więc zrobimy tak. Czy nie masz innych ataków? Nie to, że się skarżę, ale... Okej. W sumie jak tak teraz słucham tej nuty, to wcale aż taka fajna nie jest. Mimo tego, że no, na propsie, bo... K***!
Kurde! Dziękuję, ubij go, błagam. Jest. Dobra, i teraz w sesji grindingowej będę musiał wszystkich do 46 podbić. Nie, stój. To mi nie jest potrzebne. I co? Może masz niebieskie włosy, ale nie miałeś ze mną szans. No nieźle, ale starcze. Starcze? Nie wiem, jak po polsku to się mówi. Twoje zachowanie powiedziało mi to, co chciałem usłyszeć, to, co chciałem wiedzieć. Jeżeli byty czasu i przestrzeni są razem, nie mogą zostać powstrzymane. Przeteleportował się. Jaki dziwny człowiek gada taki nonsens. Czas i przestrzeń w Sino są przepełnione wspomnieniami i myślami niezliczonej ilości ludzi i Pokémonów. To jest cudowny świat, czemu trzeba go zmienić? O tak, znalazłem coś użytecznego, powinieneś to wziąć. To należało do mojej wnuczki, ale nie używa tego już. Ohoho! Dziękuję! Surf, tak. Adultoys, będziemy na tobie pływać. W sumie jestem ciekaw, co jest lepsze, surf czy aquatail? Tak czy owak, Aquatail idzie się pierniczyć, bo to często chybia. 90... O, pewnie, kurde! Okej, dobra. Załatwiliśmy swoje. Dziwny facet dostał w piernicz. Co ty tu robisz? Jakbyś sama nie mogła przynieść ten cały gówno! Czy wszystko jest tu w porządku? Widziałeś tych dziwnych ludzi z galaktyczną bombą, czyż nie? Och, ale ci debilaktyczni ludzie, naprawdę myślałem, że są bezbronni, że nic nikomu nie zrobią. Ten dziwny sposób, w jaki się ubierają i te wszystkie dziwne rzeczy, które gadają o tym nowym uniwersum. Myślałem, że to po prostu głupia rozmowa. Nic takiego można wziąć na serio. No raczej nie, bo to są debile. Ale tak naprawdę mają więcej kłopotów niż podejrzewałam. Próbowanie zmonopolizować pokój to jest po prostu niezaakceptowalne. Tak przy okazji, fajnie się eksplorowało ruiny, no trochę były krótkie. Jeśli jesteś zainteresowany, jest biblioteka w kanale La Valve City. Jest dużo książek, jest dużo historii Sino. Może pomóc ci w skompletowaniu twojego Pokédexa. Najszybsza droga do kanału La Valve City jest na zachód od Jubilife City. Okej, thanks, teraz będziemy wiedzieć, gdzie mamy iść. Dobra. Więc tak, tak czy owak. Będziemy już kończyć. Ponieważ, no... Myślę, że już... nagrałem tyle, ile chciałem, jeżeli chodzi o tą sesję. Oscar niestety padł. Jestem smutny. Okej. Deposit. Nie ty. Ty. Dobra, i trzeba będzie jakiegoś nowego przyjaciela sobie wziąć nowego. Nie, kurde! Move! W sumie ty, najlepiej, żebyś był tutaj. Kogo by tutaj sobie wziąć, nie? Tyle rzeczy jest do wyboru. Ale wiecie co? Pomyślę nad tym potem, kiedy będę wszystkich trenował. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Tak więc to. Już tak naprawdę niedużo nam Sino do odkrywania zostało. Bo praktycznie znaczną większość już żeśmy obrobili. No i przy okazji też mamy 5 odznak. Saving a lot of data, oczywiście, czemu nie? Więc no... Ta sesja była pełna krzyków radości. Pełna smutku i żalu. Wkurwień, śmiechów i wszystkiego, co tylko jest pod słońcem. Jeszcze tutaj save'nę.
żeby mi nie padło to. Więc no, dajcie brawa dla naszej drużyny pierścienia. Więc no, to by było na tyle. Z tej strony PG. Mam nadzieję, że wam się podobało i będziecie czekać na więcej. Ta, zapisz kurde mojego Excela. To by było na tyle. Widzimy się następnym razem.